To jest niebezpieczne, nie? Ale zajawka. Dajcie dzieciakowi kawałek stali i masz go w głowę na cały dzień. Uwaga, dostąpiliście zaszczytu! Podniesienia, młota, kora! Nie no! Dawaj go! Dawaj go! O! O! Ale on mówi, wow! Cześć YouTube, ekipa WK z tej strony. W dzisiejszym odcinku zagramy w Państwa i Miasta, ale zanim zaczniemy, subskrybujcie nasz kanał. Czerwony przycisk na moim palcu. Cześć YouTube, ekipa WK z tej strony. W dzisiejszym odcinku przetestujemy dla Was najlepsze i najgorsze pizze na świecie. Ale zanim zaczniemy, subskrybujcie nasz kanał. Czerwony przycisk na moim palcu. Cześć YouTube, ekipa WK z tej strony. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak powinien wyglądać idealny trening łap. Zaczynamy. Może to jest sekret bycia algorytmem? Cześć, YouTube ekipa WK z tej strony. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy nasze umiejętności plastyczne. Ale zanim to zrobimy, subskrybujcie nasz kanał. Czerwony przycisk na moim palcu. Co, finito? Lecimy? Dawajcie. Nie pajacuj, możesz być kim chcesz. Ja próbuję podnieść, a wy w komentarzach na dole wskażcie nam osoby, które myślicie, że są w stanie podnieść młot. I jeszcze was prosimy, żebyście do tych osób pisali na Instagramie, na Facebooku i się przebiły z tym do nich. Bo tutaj naprawdę trzeba sięgnąć po najsilniejszych na świecie, żeby to podnieść. Tak nam się wydaje, że to musi być, nie wiem, Pudzian, piszcie do Pudziana, żeby się zainteresował, żeby... Podniosłam. O. Żeby jakoś zajawić mam nadzieję, że was najsilniejszych na świecie. Dzięki. Ty, płytka tam już pękła. Jak w horrorze, co Pączek? No, nie jest tak łatwo znaleźć miejsce ukrycia młota, tora. No, trzeba już szukać. No. Szukamy go właśnie. Jedziemy do Asgardu normalnie. Kilometr i portal powinniśmy mieć. Dzwonię do Bartka, jesteśmy już na miejscu, tylko muszę skopiować numer. To nie takie łatwe, dobra. No, już wyszedłem. Siemanko. Dawaj. Dobra, to wychodzimy. Siemanko. Siema. Cześć. Gitku. A miałem powiedzieć, Błażej, do czego ten młot? Młot jest taki... taki motyw na challenge, młot tora, tor challenge, że trzeba taki młot 25-kilowy podnieść po prostu. No i to się wydaje zadaniem do zrealizowania, ale w rzeczywistości jest inaczej. Masz, ale na przykład podnieś. Tak, patrz, o. Jestem w stanie go podnieść, ale on waży z 2 kg, a tutaj będzie 25 kg. A to nie jest ten? Nie. Chciałbym, wiesz. Ty, jak jest... Ale on piękny. Błyszczy. O ja. I to się tak w tej pozycji go podnosi? No, spróbuj. Ja, no kurczę, ja no, muszę od razu spróbować. Ale on tu jakby święty Graal czekał na nas. Najlepiej by było, żeby ktoś z naszej ekipy w ogóle był w stanie go podnieść. Jak myślisz, Kuba? Ktoś pod robór był ze w stanie. Ze stołu chyba nikt na razie. Ze stołu nikt. Metowca? No. Nie, nie ma. Ale pisałeś, że był ktoś, kto podniósł. Ale to tak z ziemi do góry. A z ruchu z ziemi to nie, ze stołu to nie. I to jest największy młot tego typu w Polsce. To jest najcięższy w Polsce, najcięższy na świecie. A jak to sprawdzałeś? Oglądałem innych youtuberów, co robili takie. Okej. Okay. Czyli a my nie widzieliśmy, nie? Takich filmów. A oglądałeś taki wysłałem? No. To właśnie tamten 52 kilo. To kurde. Ej, ale on był większy, tak? Nie, to jest ta sama skala, tylko oni użyli innego metalu. Okej, czyli miał po prostu większy... Ja mam zwykły metal klasyczny, a oni użyli takiego pierwiastka chemicznego, jak jest wolfram. To jest najgęstszy metal na świecie. Ale jest pewnie po prostu droższy. Najdroższy, no. Ile na przykład wykonanie tamtego by kosztowało? Paręnaście tysięcy. O kurde. A taki młot drogi jest? Ja to przeważnie z odpadów. Biorę jakiś, nie wiem... Bo macie... Czyli ze stoku to jest po prostu. Macie tu całą produkcję, więc no, rodzinny biznes. Trochę się robi tego. Nie mogę tak robić, to jest już oszukiwanie, nie? Nie. No nie, no podnieść tak. A na ale sobie ręce... teraz żartujesz czy serio, tak? Nie, no serio, czekaj. No nie mogę, a weź ty spróbuj. No ja to gościu, co ty?
kurde, tam no. Już wiesz. Też nie. Nie. Czekaj, ale na lewą? Ty, lewa silniejsza, bo nasza bandaż jest. Ale dobra, stestować trzeba, czy dwoma jest? Dobra, nie jest przyklejony. Nie jest nie. Przyklejony. No. Ty, jaka walka tam. O! Chyba się przekręcił mi w nadgarstku. Ale podniosłeś. No kurde. Nie, Hunter to to nie jest. Trzeba mieć silne. No. Nie, to, to jest jakby, nie wiem. A to w ogóle? Nie, ale już, już wiem, że jest... Te, wiesz, że ten młot wygląda jak połowa ciebie teraz. A pisali w komentarch, żebyście mi dali jakieś ochłapy, bo jestem chudy. Nie no, nie ma opcji. Dwoma jest... problem. No. Faza, to tak trzeba by było. No. Nie, dobra, mi słabiej poszło. Ale kurde, wiemy jak jest owca i robór, no nie? Oni będą siedzieć przy tym dwie godziny i próbować non stop. I najlepsze no. Będzie to jak teraz wrócimy. A to oni i... są na siłowni? Tak, tak? Są prosto, na siłowni. Prosto na siłowni jadę i wiesz, po prostu no. Zostawiam to na środku siłowni, nie? Macie. I gwarantuję, że nie wyjdą przez tydzień. No, będziemy serio? Robić, czekaj, 7 dni na siłowni challenge. No więc mieliśmy pakować młot do bagażnika, ale Kuba powiedział, czekajcie, jeszcze, czy może zrobimy jakiś crash test, nie? No teraz mi się przypomniało. Robiłeś tym młotem crash testy? Nie, nie, nie. Jesteś pierwszą osobą. A jak twardy jest taki młot? To jest stop jakiś? To jest, nie wiem, jak go robiłem, to zrobiłem siatkę grania stosłupa, sobie ten, w każdy prostokąt i zrobiłem formę, bo był pusty w środku. I zacząłem wkładać właśnie pełne kawałki metalu tak od góry i potem zalałem klejem, to wszystko wyschło. Ten klej się zrobi jak beton i od góry górną ściankę. No. No i pewnie rozwaliłby większość rzeczy no. W domu. Crash test numer jeden. Tylko traf. Robimy? Co? No. Dobra, dawaj. Ale weź mi ten dobry pomysł, bo fajnie się to wszystko. No. Ej, czuję się jak w jakimś tym, pogromcy mitów w Discovery. Daj ci mi więcej, kurwa. Ty, zaraz tu będziemy do północy siedzieć i rozwalać. Dobra, ale jedna rzecz jakaś mała jeszcze. Jakby coś było. Masz, chcesz coś jeszcze, to masz. Już? No. To... Czekaj, zobaczymy. Co się stało? Tam nic nie ma, no nie? Jak prasa hydrauliczna. Ty, ale to jest mocne. Bo wiesz, to jest taki mod, że ciężko no trzymać się w ręku. To byś czołem tak samo zgniotł, więc... 10 żelazek. No. O kurde. I to jest szkło? Tak. To jest niebezpieczne, nie? Ty, to poczekaj, poczekaj, bo to we mnie leci. Poczekaj chwilę. To źle, bo będę zaraz płakał, że nogę mi odciął. Już go? Jaki mak. Ty, no mąka. Ja. Dobra, no nie możemy chyba już więcej rozwalać, bo tutaj wszyscy wszędzie te rzeczy. Nie, to jest uzależniające. Żeby potem chyba nie musiał sprzątać, nie wiadomo ile, ale i tak już wiesz, nabroiliśmy. Przyszliśmy, porozbijaliśmy butelki, poszliśmy. To jest kogo fura? Łączka. Banku. Wygląda jak jakiś artefakt. Ty, no jest przepiękny. Jak artefakt z Heroesów znalazłem. No, że zdobyłeś. No. Ach. Że wiesz, najpierw zbierasz tą mapę w Heroesach, żeby znaleźć ten artefakt no. I później znajdujesz go. Ale to na pewno nie jest koniec historii młota. Jeszcze Kuba nas odwiedzi. Mamy trochę planów. Widzimy się i tak za 2 czy 3 tygodnie. Dokładnie. Dzięki. Dzięki bardzo. Siemanko. Leżysz. Cześć. Filip! Siemano! No. Jesteśmy w nowym dniu, ponieważ byliśmy już troszkę za późno na siłowni, nikogo nie było. Tak było, czy nie? Był ktoś. Ktoś tam był, ale całej ekipy nie było. No, robór wiadomo, że cały dzień na siłowni. No i teraz jesteśmy w biurze i chłopaki mogą zobaczyć ten młot. Ja nie mogę się doczekać. Błażej, zarejestruj reakcję. Nie wchodźmy jeszcze. Tak, no. Żeby było, wiecie. Uwaga, dostąpiliście zaszczytu! Podniesienia próby.
podniesienia, młota, Nie, jaka bestia! Kuba, ty rzeźniku rzemieślniku, dziękujemy! Dwoma mogę najpierw. Jest to ale do podniesienia dwoma. Wiesz, to tak z daleka wygląda, że to jest taka zabawka, nie? A to jest taka zasada, że na prostej ręce trzeba podnieść. User experience, okej, widzę zabawkę, że to jest niby lekkie. O człowieku, ja pierdolę! Ty chyba nie masz szans. To w ogóle tak podnieść? Dwóch siłach. No próbuj na prostej, powiedziałeś, że na prostej trzeba. Na prostej to nie ma szans. No jak? A daj tą satysfakcję ludziom, żebyś ich to spróbował. Człowieku, tak to jest... prawilnie. Takie to jest ciężkie. Ja a spróbuj prawilnie go oderwać jedną ręką. Zobaczymy, czy będzie jak to ściana, tak? Jak nie skała. Wiem, czy... Jak skała się nie ruszy. Nie wiem, czy ktoś jest zgodny w ogóle, żeby to podnieść. No nigdzie nic. Nic nie idzie, kurwa. Nic nie idzie? Ja już nie wiem. Teraz ci siły odbierasz, nawet nie możesz powalczyć z tym. Zobacz, dawaj, dawaj, dawaj! W tej pozycji jestem silniejszy. Supinacja. No. Ale wyrób, Kuba. No, szok. Kuba sam to robił? 19 lat ma, chłopak? Tak. Masakra. 4 miesiące. 4 miesiące to tak robił. Jaki jest koszt tego? No. Nie ma takiego kosztu, bo nie to ma jest kosztu z zakładu rodzinnego z odpadów. Okej, czyli. Ale no 4 miesiące pracy, no to 10 tysięcy złotych minimum. No powiedział, mówił, że około do 20, no nie? Weź nawet przez papier może. Wtedy będzie łatwiej. Nie, papier to źle. Zobacz. To przedramek puchnie. Kurwa. Ale papier jest dobry. Kurwa. Dobry początek dnia, co panowie? Jaki to przeciążenie, co ja pierdolę. Nagrywasz dzień naszej pracy? Mam nadzieję, że nie. Dawaj, kurwa. Dawaj go! Dawaj go! A ty, kurde. Ty, ale już był blisko. No nie, nie był blisko, to jest przeciążenie w chuj. Kurde, tu jest tak, że staram się zaprzeć w ten sposób, żeby napierała ta część, wiadomo, na tą część młota i w momencie już jak mam wrażenie, że on się odrywa, to mi zjeżdża dłoń tu, nie? No i nie ma już o co się opierać ta część młota. Jeżeli rozumiecie, co w tej chwili powiedziałem. Kuba powiedział, no, że tutaj no zrobi gwint. Będziemy tu wkręcać pętelkę i na to będziemy mogli przyczepić te schwytu. To masz 25 kg i na to wchodzą ciężary. O kurwa, sztos w chuj. Powiedział, że zrobi to tak, że będzie można ciężary na to nakładać i test chwytu będziemy robić na test tym. Test chwytu, tak. Czyli od 25 w górę. Od 25 w górę to jest. Nawet nikt nie podchodzi, tak. No, czyli ja. Tak. Ja. A nie, 2,5 robiliśmy. No, ta, robiliśmy. No tak, ale to wiesz, to milimetry, no nie? Mamy kolejnych śmiałków. Koryna, próbujesz Koryna podnieść? Koryna i Kaja. Dawaj, Kaja. Dawaj, Kaja. Ona to da. Ona, dawaj. Ale trzeba jedną czy dwa? Jest! Jest siła dzika. Ale widzę, że to jest dziwnie, w sensie, że trzeba ci za końcówkę chyba złapać. Nie, ale to jedno ręką trzeba. Ale to nawet tutaj przy tym ciężko. Tak tylko, zdaję. A dawaj jedną, Kaja. No bardzo, Miko. Na luzie. Ale on mówi, wow! O, coś mnie spięło. Zaraz w tym stole dziurę zrobię. Ale podniosłaś jedną ogólnie. No spróbuj, chodź. Ale poczuj chociaż ten ciężar. No chodź. Dobra. To jak obce... A nie. Dawaj, dawaj, no. O, ale ciężkie. Masakra, co? Ale ciężkie musisz unieść. Chociaż unieść. Już uniosła. Milimetr było. Ty kurde. Ciężkie jest fest, naprawdę. No. Wow. Dawaj, mocno. Jest! Yes! Yes! Ej, ale naprawdę strasznie ciężkie. No. Ale ty Kaja normalnie podniosłaś, jak ty to wiesz. Patrz, no już prawie. Patrz to, ty. Dobre to jest. Dawaj, kurwa, odpocząć. Jeszcze jego twarz nagrywa, reszta jest nieistotna.
Ja sobie pomyślałem... Nie zaczynamy dnia nagrań, jak dopóki ktoś tego nie podniesie. Już zaczęliśmy. Sam w ogóle przechylić to jest ciężko. W tą stronę git, ale ciężko jest to przechylić. Nie próbuję więcej. Boisz się? No nie próbuję. Nie próbujesz? Dawaj. Kuba mówił, że był gość, który podniósł to. Pamiętasz? Coś było, no. Tylko, że gość podniósł to z ziemi nad głowę. Nikt jeszcze tak nie oderwał tego młota. Nie, to mnie interesuje. To jest niemożliwe. Jest możliwe, Rafał. Będziesz legendą. Dawaj, Wiki. Rafał, w ogóle chcesz, że jeżeli to podniesiesz, będziesz kurwa... Ja będą o ciebie mówić, o tobie mówić w szkołach. Będą uczyć o tobie w szkołach. Na historii. Że podniosłeś Mjolnir. No więc tak. Ej, ma okrągły stół. No właśnie. No, pierdolę, ty. Kto jest królem Arturem? Zacznę do kogoś, żeby Excalibur zrobił. Chuj tam, mamy to. Nie, albo ej, miecz Chimena niech zrobi. Z tej samej mitologii. Z tej samej mitologii. Pań to jest. Podniesienie Mickiewicza. Kurwa, ty. Ty, w twoich oczach widziałem wszechświat. Pierdolona. Może jaka bajera do owcy. Ty, no to oczy. W twoich oczach widziałem wszechświat, kochanie. Fajnie, fajnie będzie z tym jeździć i rzeczywiście poznać osobę, która to podniesie. Serio. To może to jest nasza nowa misja. To nie jest tak, wiesz, jak... To nie jest 200 na martwy, to jest kurwa takie 400 na martwy mi się wydaje. Ale to wiesz co, byśmy musieli jeździć po najsilniejszych ludziach w Polsce. 0,5% ludzi. Kto jest jedna milionowa procenta. Do Pudziana moglibyśmy pojechać. Pudzian. I to go widać, jak go przewykręca. O! O! Kurwa mać, torem trzeba być i chuj. Ale to jest coś takiego, że masz tą blokadę w głowie, bo nie widziałeś, żeby ktoś to zrobił. Zauważcie, że jak ktoś to już zrobi, to już... Tak z godziną. Wspólna świadomość wszystkich ludzi, nagle coś się... Jak z godziną na maratonie, no nie? No? Że godzina maraton odblokowana. No. Szepty pokoleń szeptają. I leci już to. Możemy to na wagę położyć. Ile? No. I będziemy sprawdzać, ile kto ma z tego. Przyniesiesz wagę? Z dołu? No. Ja weź się posunę. O ty! A była piątka, co? Piątka była. Przez chwilę była 5 piątka. 5 kilo, czyli 20 byś oderwał. Chwileczkę. Ale wiesz, to nie była max próba. O. Jeszcze. Ale zajawka. Dajcie kurwa dzieciakowi kawałek stali i masz go z głowy na cały dzień. Tak było, tak na podwórku. Piłkę daj dzieciakowi, cały dzień masz go z głowy. Fajnie, że cały czas coś takiego nas jara. 15. Spróbuj przechylić bardziej. Ej! No dawaj! Nie ma dawaj, kurwa! Dawaj! Nie! Podniósł. Jakiś młotek, nie będzie ci kurwa. Weź go zabierz. Ty, było 3 kilo. Ale wiesz, że się tutaj bez... Ale było poniżej. Tak było w połowie pomiędzy 0 a 5. Waga już jest, zobacz co się z wagą stało. Nie ciągnęła do środka. Bo waga nie jest godna. Tak. Idziemy do pracy. Jak nie możemy, to nie możemy. Nie jesteśmy godni. Nie, do 15 mi idzie, dalej nie. Tu może ci barki jebnąć, co nie? Nie, ale to wiesz jak to. To nie ma satysfakcji. W sensie to dobre do armwrestlingu. Patrz i teraz wyniesienie, kurwa, wyniesienie. Nad głowę tylko już. Ej, dobrze, będę miał do treningu. Sposób. A do treningu dobre jest. No. Face. Nie wychodź! Kurwa! Pierdolę, wszystko próbuję z siebie dać. Serio. Dobra, dzięki panowie. Kuba, dziękujemy, serio. To jest najlepszy prezent, jaki mogliśmy dostać. No nie da się zrobić lepszego prezentu. Naprawdę dziękujemy z głębi naszych serc. Postaramy
godnie postaramy się godnie reprezentować twój zakład rzemieślniczy. To z kontrolą. Trzymać się, zobacz. To z kontrolą weź. No i weź. Kuchni! Kuchni w puszkę. No. Ale by na parę spadło. Ej, dobra, trzeba go odstawić, panowie, teraz. Kurwa. Ja już mam łapy rozwalone. Gdzie? Witej. Nie no, świruję, ja go wezmę. Leży taki skurwiel i podchodzisz i nie możesz go podnieść. No. Ty, to jest dobre jako ten... blokada do drzwi. O kurwa, masz, to jest w ogóle tak ciężkie. Ja cięższe niż myślałem, żeby to podnieść z ziemi. Zostaw, my to zabierzemy. Bo chciałem zrobić jak Thor, nie? Ale chyba nie zrobię. To jest cięższe niż 25-kilowy talerz, nie? I hantel, no. Coś jest kurwa jakoś tak jest... Ale zobacz, tak, hantel, masz 12 tu i 12 tu. Tak, ale mówię nawet tak z góry, jak masz. No, tu masz dobrze rozłożone. Jesteś nie tak. Ale coś jest kurwa. O! Ty teraz ty nie wyjdziesz. Dyscyplinę strongman to się powoli zmienia, ty. Zęba ze drugiego wybijesz. Nie, dobra. Nie robimy tego. Do widzenia.